darzę dużym sentymentem pierwszy batalion czołgów. Tu służyłem, tutaj przeżyłem wiele wydarzeń bardzo emocjonujących, korzystnych, które wpłynęły na moją służbę, więc z ogromną radością wracam po to, żeby móc dzielić wydarzenia, nastroje, emocje z tymi, którzy teraz pełnią służbę w pierwszym batalionie czołgów. To już nie jest pierwszy turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej u nas w jednostce. Jest to kolejny, już trzeci w tym roku. Jeszcze będziemy w tym roku mieli jeden dodatkowy turnus już jesienią. Ale oczywiście to jest dla żołnierzy bardzo duże przeżycie. Dla ich rodzin jest duże przeżycie. Dla nas to jest uroczysty apel. I jest to bardzo duże święto dla jednostki wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić mnie niepodległości. Szanowni rodzice, możecie być dumni z tego, że potrafiliście w trudzie wychowania dzieci wpoić im miłość do ojczyzny oraz patriotyzm. Niech wypowiedziane dzisiaj słowa roty przysięgi wojskowej stanowią formę podziękowania dla rodziców za oddaną służbę ich synów i córek, za trud i wysiłek, za to wszystko, co uczynili i czynią dla dobra ojczyzny. Żołnierze, niech odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa polskiego oraz aktywne uczestnictwo w życiu waszego regionu i mieszkańców stanie się dla was powodem uzasadnionej dumy. Jestem przekonany, że powierzone obowiązki będziecie wypełniać z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem, a wasza służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przyniesie chlubę Rzeczypospolitej Polskiej oraz mundurowi żołnierza polskiego. Czuję się zobowiązany do obrony kraju i obecna sytuacja po prostu przy naszej wschodniej granicy spowodowała to, że podjąłem taką, a nie inną decyzję.